Sale, korytarze i place zabaw w przedszkolach świecą pustkami. Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta pozostali oczywiście w domach, bo przedszkola, podobnie jak żłobki, szkoły i uczelnie, pozostają zamknięte w związku z zagrożeniem koronawirusem, aż do świąt wielkanocnych. Ważna jednak informacja dla rodziców: ruszyła rekrutacja do przedszkoli publicznych na terenie Opola na nowy rok szkolny. Nabór odbywa się za pomocą systemu informatycznego, który jest dostępny na stronie internetowej. Link do niej poniżej. Tutaj należy złożyć wniosek elektroniczny. Natomiast dokumenty trzeba wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola. Co ważne, zmieniły się zasady przyjmowania tych dokumentów, tak aby rodzice nie musieli ich dostarczać do placówek osobiście. Skany wniosków oraz pozostałych dokumentów wysłać można drogą mailową na adres placówki pierwszego wyboru. Nabór wniosków potrwa do 3 kwietnia do godziny 16. 30 kwietnia poznamy listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie do przedszkoli. W w przypadku tej pierwszej grupy rodzice oczywiście muszą złożyć także oświadczenie potwierdzające wybór danej placówki. Następnie 11 maja poznamy listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli znaleźć można na stronie internetowej Wydziału Oświaty Urzędu Miasta.